Sobowiec. Dzisiaj będzie troszeczkę wiało, jest 24 kwietnia 2012. Troszeczkę wieje, dlatego będziecie mieć w głosie jakieś tam zakłócenia i poszumy, ale postaram się mówić na tyle głośno i wyraźnie, żebyście mogli mnie zrozumieć. Chciałem wam dzisiaj pokazać miejsce szczególne, nazywane Górą Pieprzową, Górami Pieprzowymi, albo krócej przez mieszkańców Sandomierza Pieprzówkami. Jest to rezerwat florystyczno-geologiczny, można powiedzieć, w okolicy Sandomierza, który właściwie miejsce, nie rezerwat, bo rezerwat obejmuje tylko część niewielką tego zakątka, którego atrakcje, jako główna atrakcja przyrodnicza, jest wymieniane tak zwane dzikie rozarium, czyli duże zestawienie wielu odmian róż, dzikiej róży. Ale to jest tylko jedna z wielu jego atrakcji. Inne, jako wymagające odrobinę wiedzy specjalistycznej, zwykle nie są znane. Chciałem wam o tych atrakcjach dzisiaj opowiedzieć kilka słów i o pewnych problemach bądź zagrożeniach rezerwatu i tego zakątka, jakie ono miewa zarówno samo z sobą, jak i z nami jako z ludźmi. W tej chwili wiele osób pyta, kiedy najlepiej przyjechać do Gór Pieprzowych. Tu mamy Dolinę Wisły i Kotlinę Sandomierską. Wiele osób pyta, kiedy najlepiej przyjechać w Góry Pieprzowe, żeby poznać jego główne atrakcje, ale nie ma takiego terminu. To jest niestety zła wiadomość dla turystów i potencjalnych widzów Gór Pieprzowych. Nie ma takiego terminu, dlatego że róże kwitną wiosną, w środku wiosny, trochę późną wiosną. Z tymi odmianami jest różnie, bo jest ich wiele. Z kolei łupki kambryjskie najlepiej widać, kiedy nie ma liści. Owady też różne mają, znaczy owady są przez cały sezon ciepłe, ale one mają różne okresy, kiedy są bardziej widoczne lub mniej. I owady, czy też w ogóle bezkręgowce, bo też są tu bardzo ciekawe pajęczaki. Poza tymi trzema atrakcjami, które się tutaj wymienia, oczywiście są bardzo ciekawe ptaki, samo położenie i z racji Doliny Wisły. I jeszcze kilka innych rzeczy, które postaram się wam tutaj pokazać. No, jako główna, podstawowa i najczęściej z tego powodu się zaprasza turystów, to jest dzikie rozarium, tak się mówi od łaciny, czyli pokaźne zbiorowisko wielu odmian róż, które w tej chwili mało kto potrafi tak naprawdę rozróżniać, żeby być w stanie powiedzieć na przykład turystom, która róża jest jaka. Oczywiście warto tu wspomnieć, że tych róż kiedyś było podobno 26 odmian. Nie pamiętam, przez jakiego profesora odkrytych. Tu mamy prawdopodobnie do czynienia z najzwyklejszą rozą kaniną, często spotykaną w naszych polach. Oczywiście to jest kwiecień, więc róża ledwie listki wypuściła. Zaczęła się co prawda wiosna właśnie w tym tygodniu albo w zeszłym, bo to się zaczyna od przylotu słowików i tak sobie określiliśmy kiedyś z kolegami, że wiosna zaczyna się od przylotu słowików i pierwszej zieleni na drzewach i krzewach. No i to jest akurat zwykła chyba, z tego co widzę, to będzie zwykła róża taka polna, ale oczywiście jest tu, na pewno jest jeszcze kilka z tych 26, które dawniej były określane, na pewno jest jeszcze kilka odmian, rzadkich odmian dzikiej róży, ale być może kilkanaście, no to wymagałoby konkretnej inwentaryzacji. To jeżeli chodzi o róże. Jednym z problemów Gór Pieprzowych są takie procesy erozyjne, które, są tutaj dosyć strome zbocza w dolinie rzeki, gdzie przy takiej dużej strumiźnie zarówno opady, jak i nachodząca zimą, na przemian zamarzająca i rozmarzająca duża wilgotność na zboczach, no, będzie powodować zwiększone procesy erozyjne, podobne do tych, jak te opisywane na drogach asfaltowych. Na pewno widzieliście takie rysunki schematyczne i
no to są, mówi się, że jest to problem gór pieprzowych, ale akurat tu chciałem Wam pokazać ciekawe zjawisko. No, jak ktoś pytał o terminy, to jednym z ciekawszych momentów, kiedy warto tu przyjechać, jest właśnie druga połowa kwietnia, a właściwie często też pierwsza, zależnie jaki jest przebieg wiosny. Trzeba patrzeć na tarninę, bo jest tu bardzo dużo tarniny w całym rezerwacie, w całych górach pieprzowych, a tarnina kwitnie na biało, ona się bardzo dobrze odznacza z daleka, między innymi z tego zakątka tam po drugiej stronie Wisły, nie wiem na ile będzie widać, jest tam ujście rzeczki Trześniówka, no, gdzie też swoją drogą warto wstąpić, bo jest to ciekawe miejsce lęgów czajek, rycyków, cyranki też tam w parach latały, więc też no, rozległe, regularnie koszone łąki, które są ciekawym lęgowiskiem ptaków. I stamtąd na przykład, kiedy tam też jest odpowiedni szlak turystyczny, tam na przykład przejeżdżając patrzy się na góry pieprzowe, chyba bodajże z kilometra albo ponad kilometra widać te białe, biało kwitnące w tej chwili czereśnie i tarniny, na pewno kilka sztuk ich tutaj zobaczycie. I właśnie one mnie tutaj dzisiaj przyciągnęły, bo no, są dosyć atrakcyjne do fotografowania i filmowania. No i co w związku z tym? Jest proces erozyjny nazywany suffozją. To są takie rynny, jakby, tak jakby ktoś studnie kopał. Cieknie woda czasami wzdłuż korzenia, czasem po prostu przy pęknięciach ziemi lessowej. I z czasem tak bardzo wypłukuje, że one się rozpadają na takie, nie wiem, wąwoziki, ostańce, różnie się nazywa takie zjawiska przyrodnicze. I to właśnie pokazuję Wam jedno z takich stromych zboczy. Na ile widzicie, nie wiem czy Wy to widzicie, tu jest jedno lewe, obok jest drugie prawe, jest fragment odsłoniętej ziemi. I teoretycznie jest to proces erozyjny, który powoli wyniszcza rezerwat, ale zarazem też jest to proces naturalny, a pamiętać należy, że właśnie w tych stromych zboczach, gdzie jest goła odsłonięta ziemia, gnieździe się w tej chwili, zaczęło się w tej chwili okres taki wysokiej aktywności licznych owadów, które zakładają ziemne gniazda, tak można powiedzieć. I właśnie z wiele z nich to będą te rzadkie owady, błonkówki, może jakieś przezierniki, które tutaj można spotkać i są na tyle wyjątkowe, że niektóre z nich spotyka się tylko tu. I owady, właściwie bezkręgowce, są drugim z takich obiektów decydujących o atrakcyjności turystycznej i krajobrazowej gór pieprzowych. Chodzi o to, że tak mi tłumaczył pewien specjalista, entomolog na ten temat, że ja teraz się będę troszeczkę przemieszczał, więc będzie Wam troszkę trzęsło, ale mam nadzieję, że nie będzie Wam to bardzo przeszkadzać. Entomolog tłumaczył mi to kiedyś na tej zasadzie, że atrakcyjność bioróżnorodności gatunków owadów tutaj, składu gatunkowego owadów w gór pieprzowych, polega przede wszystkim na tym, że wygląda to tak jakby, są to archaiczne gatunki, tak jakby czas się tutaj zatrzymał w poprzedniej epoce ewolucyjnej i te gatunki z tego tytułu są właśnie wyjątkowe, bo one co prawda mogą pojawiać się też w innych miejscach, ale tu jest ich wyjątkowo dużo. I to jest jakby druga rzecz, która decyduje o atrakcyjności gór pieprzowych. Taka właśnie mniej znana, bo te owady oczywiście trzeba umieć znaleźć, trzeba umieć je rozpoznać i są wyjątkowo małe, więc też nie każdy będzie się nimi, jak to się mówi, zachwycał, bo jest to rzecz mała, która nie rzuca się w oczy. Tutaj na ścieżce widać, powoli przykwitają te tarniny. Tarnina, akurat tu Wam pokazuję kolejną różę, ale tuż obok rosną dzikie czereśnie i tarniny kwitnące. I wyglądają oczywiście pięknie, ale bo jest to ich taka pora roku, pora kwitnienia, ale to co jest ważne, tarnina, jako że
jest bardzo gatunkiem sukcesywnym, czyli bardzo dobrze zarasta wszelkie tereny, które dawniej były uprawiane i wykaszane, a obecnie są, można powiedzieć, nie tyle zaniedbane, co raczej zapomniane. Tarnina bardzo intensywnie lubi je zarastać. No i z tego tytułu, o ile na przykład w polach uprawnych, gdzie tu macie kolejne egzemplarze, które oczywiście wyglądają bajecznie w tej chwili, i z tych, i co ciekawe, z tych kwiatów korzystają te wszystkie owady, które, no, które akurat biologicznie są do tego usposobione. I z jednej strony tarnina jest problemem, bo zarasta murawy stepowe, na ile one tu jeszcze zostały, bo z tymi murawami to też jest taka wątła sytuacja. One po prostu od pewnego czasu zarastają i właśnie jednym z gatunków, które je zarasta, jest tarnina. Ale o ile tarnina, są tutaj określane różne gatunki, też wisienka stepowa, to jakieś czereśnie widać dzikie. No czasami to wygląda tak, jakby te czereśnie pochodziły raczej z roślin uprawnych. Przyszedł sobie ktoś pewnego dnia z reklamówką czereśni, pluł pestkami albo rzucał po okolicy i tak one sobie tu urosły. No i czereśnie wtedy stają się też gatunkiem ekspansywnym, który zarasta rezerwat. Ale wracając do tarniny. No z jednej strony jest to naturalny gatunek, który, tu macie akurat przykład tej krajobrazowej atrakcyjności gór pieprzowych. Ścieżka prowadzi, można powiedzieć, swojego rodzaju przepaść. Za nią jest Wisełka, czyli starorzecze Wisły. A oczywiście ta poprzeczna woda na kadrze to jest Wisła. I jeżeli chodzi, no tu mamy fragment jeszcze o stałej się murawy stepowej, która zarasta różami, a z kolei za różami idą, jest to sukcesja naturalna jak najbardziej, za różami z kolei idą tarniny. No i no z nimi jest tu problem, bo chciałoby się utrzymać obiekt ochrony i powstaje wiele pomysłów, a to przez wypasanie, a to przez wyrąb, a to przez jakieś wykaszanie, ale no tutaj jakiś drapieżnik, bo tej łasicowaty terytorium oznaczył. Owszem, spotyka się tu tchórze, a co ciekawe też i kunę leśną. Zobaczcie, teren jest, no tutaj widać faktycznie, są te końcówki istnienia muraw stepowych, to się zgadza. Na dole już od strony Wisełki wchodzi Nawłoć, może zejdziemy do tej Nawłoci. Ścieżka jest, gdybyście tu kiedyś trafili, no widać, prawda, przechadzajcie się tędy ostrożnie. Wielu przyrodników odżegnuje się od prowadzenia tędy grup wycieczkowych, mimo że idę po oficjalnym szlaku turystycznym. Ja nigdy nie zabrałbym tu grupy wycieczkowej, na przykład ze szkoły podstawowej czy gimnazjalnej. Jest za duże ryzyko. Nie wziąłbym odpowiedzialności za tak dużą, na takiej strumiźnie za tyle osób. A chodzi o to, że szlak jest stary, rozdeptany, rozmyty przez deszcze i przymrozki i jest to bardzo, bardzo niebezpieczne. No osobiście oczywiście człowiek myśli egoistycznie, czyli nie biorę odpowiedzialności, bo nie chcę siedzieć za to, że ktoś spadnie, ale ktoś chce sobie samemu chodzić, niech sobie chodzi. Tu mamy Nawłoć. To będzie chyba też Nawłoć późna, ta oczywiście obcego pochodzenia, która... O Nawłocie już w innym filmie mówiłem, więc nie muszę się powtarzać. Lisia nora się trafiła. Tutaj zawsze oczywiście lisy były. I zdaje się, że... A tu mamy chyba do czynienia z królikami. Ja królików w rezerwacie dawno nie widziałem. To by było coś nowego. Faktycznie mamy do czynienia tu z norami królików. Ja ich tu nie widziałem od 10 lat, ale no są ciekawostką, która się tu pojawia. Z tego co pamiętam, właśnie do
do Wisły jest wschodnia granica ich występowania. Tak literatura podawała, tylko nie wiem, czy to jest dobra literatura, czy przestarzała, ich w tej chwili nie pamiętam. Ale były podawane strefa wschodniej granicy występowania do Doliny Wisły. To akurat jest właśnie Dolina Wisły, a na jej granicy są króliki, czyli jedne z najdalej na wschód występujących. Nie wiem, jak duża jest to populacja po wielkości systemu NOR, nie potrafię określić. Nie jestem na tyle obeznany z królikami, ale kilka ich tu na pewno jest. A że są ruchliwe, to pewnie można ich przed zmierzchem albo o świcie spotkać. Po drugiej stronie akurat widać radosną twórczość, ona nawet w sporym obszarze, może tego być 2 hektary. Na, nie wiem na ile będziecie widać, ale takie czarne kropeczki, przecinki, to są pniaki powyciętych nadrzecznych łozowiskach, tak się to nazywa ornitologicznie, a botanicznie na to się mówi inicjalne lasy łęgowe albo lasy łęgowe, no już zależy w jakim one są stanie rozwoju. To jest radosna twórczość popowodziowa, bo oczywiście ktoś gdzieś stwierdził w jakiejś lokalnej gazecie, że przyczyną powodzi są krzaki, więc rzucili się ludzie ciąć krzaki i są takie miejsca, gdzie można znaleźć wycięte nad Wisłą zarośla. Co ciekawe, no, w strefie ochronnej Natura 2000 na pograniczu rezerwatu, o ile rezerwat ma jeszcze otulinę, no to też w otulinie, ale nie pamiętam. Wiem, że miała być tworzona i tak rysowałem granicę, żeby ta otulina była. Też tutaj na Zawisełku. No i co? No wycięli, pojechali wyciąć krzaki, wycięli. Wierzą w to, to jest taki system wierzeń, tak to sobie tłumaczę. Wierzą w to, że takie wycięcie krzaków ochroni ludzi przed powodzią w okolicy. No i od tej pory jest spokój. O powodzi myślimy wtedy, kiedy woda przypłynie. Później wytniemy trochę krzaków i wydaje nam się, że wszystko jest w porządku. Natomiast nie dość, że zrobione jest to bez planu, to bardzo często takie chaotyczne wycinki powodują, że jeszcze gorzej, jeszcze bardziej zwiększa to zagrożenie powodziami. No i później efekty są jakie są, ale o tym może w innym odcinku. Też widać na końcu Wisełki drzewa wycięte tym razem przez bobry. No są jakieś resztki lasów łęgowych, chociaż one tu zostały nieźle przetrzebione już 10-15 lat temu. Wracając do gór pieprzowych, no to tutaj mamy oczywiście ten, można powiedzieć, chyba jest to rumusz skalny, określenie, który, nie wiem na ile będzie to w filmie widać, ale po lewej stronie, którą wam właśnie pokazuję, jest to bardziej taki czarny, bo jest pod światło, natomiast jeżeli oświetlenie jest boczne, to on się robi taki no, brązowawy. Oczywiście na ten brąz mają też wpływ spływy ziemi lesowej, która jest powyżej tych pokruszonych skałek, ale oczywiście tak jak mówię, nie jest to jednolita czerń, nie jest to jednolity grafit, to jest taki kolor mieszany, nie tylko zależny od tego, co jest wypłukane akurat na te skałki z góry, ale też ma znaczenie, jak odbija się światło, więc inny kolor będzie zimą, inny kolor, o, mamy też okazy florystyczne, na ile widzicie, bo nie zawsze jest mi zręcznie tu pokazywać wszystko. I właśnie jest to zależne od, w dużej mierze od tego, jakie pada światło. Tutaj idę po ścieżce i właśnie z jednej strony jest to wydeptywanie, to jest takie ciekawe akurat w tym miejscu, zresztą nie tylko w tym górach pieprzowych, z jednej strony jest to wydeptywanie muraw, a z drugiej strony, nie wiem czy widzicie, widać tu, powinniście widzieć ruch owadów, jest ich tu kilkanaście na 1,5 metra od kamery i wszystkie te owady wykorzystują ścieżkę do tego, żeby ją zająć. No tu mamy taki rzeczek, chyba rejkowiec, dobrze to wziąłem kamerą, wszystkie te
ścieżki na takich bardziej stromych odcinkach są wykorzystywane przez błonkówki, przez różne oso i pszczołopodobne. Są też żuczki jakieś ciekawsze. Mam nadzieję, że entomolog mi pomoże to określić, żeby film miał. No i też są wody rozdeptane, tak jak tu widać. Mam nadzieję, że to nie ja go rozdeptałem uprzednio tu przychodząc, ale martwych owadów też jest, widzę, na ścieżce dosyć dużo. No, same na tą ścieżkę wchodzą. Jest to dla nich atrakcyjne miejsce, bo jest, jak to z ich, w ich skali, z ich punktu widzenia, jest to miejsce wylesione, więc jest dobre do wykopania takiej norki. A tutaj następna, bo to będzie jakaś dzika pszczoła. Dosyć rzadka. Kopię sobie norkę. Właściwie już ma wykopaną, ale tą kamerą nie pokażę wam. Nawet nie mam przy sobie aparatu o tym powiększeniu, żeby zrobić odpowiednie zdjęcie. Ale tych norek jest tutaj mnóstwo. Za chwilę podejdziemy jeszcze do takich, które nawet mają takie mini kopczyki, podobne do kopców, do kretowisk. I też je wam pokażę. Ale takie kopczyki tworzą się już w miejscach. Wrona siwa się odzywa, one tu zawsze są, bo lubią Dolinę Wisły. Nie widzę ich w tej chwili, ale jest wrona siwa. I tak, tam gdzie jest pochyło, norki są, jak to powiedzieć, łyse. A tam, gdzie jest ścieżka, tworzą się takie kopce. Czasami jest ich bardzo dużo. Tu mamy metr kwadratowy. Troszeczkę w cieniu pokazuję. Słońce będzie lepiej widać. Mamy na metrze kwadratowym takiej ścieżki, mamy 5 sztuk i tak są w dwóch albo trzech rzędach co 20-30 cm wzdłuż tej całej ścieżki i można powiedzieć, że korzystają z obecności ludzi tutaj. Teraz wam jest mi trudno wam je pokazywać, dlatego że jest wiatr i owady są po prostu zwiewane z tych norek. Znajdę miejsce, gdzie jest tych kopczyków więcej. Bo było tu takie miejsce, jak szedłem do rezerwatu. No, może nie będzie ich więcej, ale przynajmniej jeden taki solidniejszy. Zobaczcie, jak to wygląda. Właśnie takie ciekawostki. Tylko dla oka osoby przeciętnego obserwatora są to ciekawostki bardzo ulotne, dlatego celowo je wam pokazuję, żebyście zwrócili na to uwagę, będąc tutaj. Tu z kolei mamy stary szlak, który z górki lub pod górki biegł. No i ten szlak się zdezaktualizował. Ludzie wydeptali sobie ścieżkę obok, trochę wygodniejszą. I to jest zjawisko też poza kontrolą służb ochronnych, czyli szlak turystyczny zmienia samoistnie swój przebieg. Nie jest to zjawisko dobre, bo jednak to co jest w obiekcie ochrony, to co się dzieje, powinno być troszeczkę lepiej kontrolowane. Były tu próby ogołacania tych wzgórz gór pieprzowych. Właściwie to są nie tyle wzgórza, co stoki, bo same wierzchowiny są właściwie z lesowych, w większości z lesowej ziemi, ale zbocza wysunięte w kierunku Wisły składają się właśnie z tego czernistego łupka pochodzenia z poprzednich epok. No i były próby tutaj, jak to powiedzieć, odkrzaczania rezerwatu, starniny, czereśni, robini akacjowej, ale no słabo się one skończyły, bo tam, gdzie bardzo się starali, to uruchomili z kolei nasilone procesy erozyjne. Próbowali różnymi metodami, z tego co wiem, a to z Roundupem, a to samym wycinaniem, choć nie mam informacji potwierdzonych. No tu macie tą biel właśnie, tarniny, która przyciąga z daleka. I
I no jeżeli nie robi się tego systematycznie, tylko raz kiedyś, raz na, nie wiem, kilkanaście lat, to takie zabiegi ochronne nie będą miały ani skutku, ani sensu. Czasami ich tylko chwilowe nasilanie w wybranych okresach, sezon czy dwa, czy przez jedną zimę, powoduje tylko jakieś nasilenie procesów erozyjnych, a to na pewno nie jest dla takich zboczy korzystne, bo jeżeli już nawet erozja ma przebiegać, niech przebiega naturalnie. Tu mamy ten sam szlak, co biegł wtedy z górki, tutaj pod górkę. Teraz już jest zarośnięty właśnie przez tarninę i zapomniany. Procesy erozyjne, no tutaj takie schodki się porobiły na korzeniach roślin, ale co ciekawe, powoli wchodzimy w ten łupkowy świat. Są tu jałowce, to jest takie dziwadło akurat gór pieprzowych, gdzie najbliższe jałowce w Puszczy Sandomierskiej, te dzikie, naturalnie rosnące, są no przynajmniej 20 km stąd, jak nie 30. W Lasach Janowskich najbliżej są chyba 30 km stąd jałowce w jednym z sąsiednich rezerwatów. I są też tutaj. I są podobno naturalne. Podobno ich tu nikt nie sadził. To już... No słyszymy... Nie wiem, czy słyszycie, bo możliwości tego mikrofonu są ograniczone, ale trznadel nam się tu odzywa. Była też po drodze zięba. Na pewno się trafi pierwiosnek, bo on tu śpiewa w niższym położeniu. I tutaj chyba jest dobre miejsce do pokazania tego łupka. On się... Właśnie to jest taki... To jest taka skała... Właściwie resztka skały. Ona się tak rozkłada bardzo łatwo. Rozpada się. Czasami trafiają się twardsze fragmenty jak ten. Tym można by głowę rozbić. Ale ich jakby struktura jest bardzo niespoista. One się słabo siebie trzymają. I prawdopodobnie stąd pochodzi nazwa, że się łupią. Łatwo się łupią, dlatego są łupkami. Łupią, rozpadają. Zeszliśmy teraz w niższą część rezerwatu. Tu można powiedzieć, no takie, dla niektórych to jest malownicze. Tu ktoś stwierdził, że można by się ładnie pobawić w tak zwanego paintballa, bo jest się gdzie chować. Ale w rezerwacie nie sądzę, żeby to było dopuszczalne. Oczywiście spacerować myślę, że to można, skoro są oznaczenia szlakowe. I tylko, że no nie radzę grupom zorganizowanym w dużej liczebności sztuk wycieczkowych się tu pojawiać, dlatego że nie będą w stanie opiekunowie zapanować, jeżeli nie będzie ich wystarczająco dużo. Jest to miejsce wyjątkowo trudne pod tym względem, nie będą w stanie zapanować nad grupą dzieci, zwłaszcza jeżeli dzieci są rozbawione, można powiedzieć rozruszane. Takie efekty specjalne można obserwować w górach pieprzowych. No tu jeszcze roślinność nie jest bardzo zazieleniona, więc no, wyjątkowo dobrze to widać. Też i na wzniesieniach. Wchodzą brzozy, sosny, olszyny i topole. I tak, miejscami w obniżeniach, zwłaszcza tam w źródliskowej części Maćkowego Dołu, są takie nazwy lokalne, jest ols, łęk olszynowy. No nie jest zalewany, więc może nie jest łęgiem, ale powiedzmy takie olszynowe zbiorowiska. Niżej troszeczkę są łęgi wierzbowo-topolowe, które były zalewane. Ale to już nie w ramach prac, chyba raczej w ramach kradzieży drzewa ktoś to pole wycinał. Więc to siedlisko też traciło swoją indywidualność. Ale sosna i brzoza no, są gatunkami, które akurat może nie są obce genetycznie, ale chyba w tym siedlisku no, będą raczej niepożądane. Ale wchodzą, bo są lekko nasienne, łatwo się rozsiewają, są gatunkami pionierskimi. Tu jeszcze lepiej widać, jak na skutek erozji rozpadają się te łupki. One właśnie takie, można powiedzieć, w postaci takich monet, płaskich kawałków, bo są warstwowo, mają strukturę warstwową, w związku z tym tylko bardzo taką zburzoną, dlatego że
dlatego że oczywiście ulegały różnym procesom fałdowania i te łupki są, nie są w poziomie, tylko są w różnym położeniu. W tej chwili wchodzimy w tą część taką niższą, gdzie właśnie jest siedlisko łęgu wierzbowo-topolowego i ten jest taki lokalny ciek wodny, tutaj dosyć zamulony w tej chwili, bo on tak płynie, on zawsze był zamulony, to nie jest nic nowego, który 200 czy 300 metrów ma swoje takie, 200-300 metrów stąd ma swoje wysiankowe źródło. Tam właśnie też proponowałem przeprowadzić ten nowy szlak. I no tu widać, jak się woda sączy. To kamerą wam tego nie jestem w stanie pokazać. Teraz idziemy pod górę. Warto wspomnieć, no tutaj nie ma tego gatunku, ale jednym z poważnych w tej bardziej północnej czy wschodniej części rezerwatu problemem, jeżeli chodzi o gatunki inwazyjne, jest robinia akacja. Oczywiście jest to obcy gatunek, który lubi się w takich miejscach pojawiać. Siedlisko jest sprzyjające, więc są miejsca, gdzie robinia akacjowa całkowicie opanowała zbocza i tam jest miejsce na poważniejsze prace ochronne. Tam też można by taki szlak przeprowadzić, żeby te skutki tych prac pokazywać. No tutaj ścieżka, którą idę w tej chwili, ma wyraźnie charakter erozyjny i wyraźnie powinno się ją odizolować od ruchu turystycznego, żeby sobie zieleń tutaj troszeczkę podrosła i żeby mogła się, jak powiedzieć, zregenerować. Nie byłem tutaj jakiś czas, potworzyły się nowe ścieżki, które nie wiadomo dokąd prowadzą. Tak, ale jest oznaczony szlak na tych ścieżkach. Jest erozja, jest szlak, jest stromizna. No nie wyobrażam sobie w takiej ciasnocie między ciernistymi krzakami zbiegania dużej grupy szkolnej czy innej wycieczki, powiedzmy, dziecięco-młodzieżowej. Ale no i pewnie dlatego się te lekcje tutaj nie bardzo odbywają, bo nauczyciele też nie są głupi i nie chcą tej odpowiedzialności na siebie brać. Jednymi z problemów rezerwatu Góry Pieprzowe jest, oprócz podstawowych, jak zarastanie, będzie oczywiście rozproszona zabudowa, zwłaszcza od góry, od tej części wyżowej, dlatego że ludzie chcą mieszkać, chcą wypoczywać zawsze w najpiękniejszych miejscach, a oczywiście najlepiej u siebie, we własnym kącie. I taka zabudowa postępuje bez planu, czyli oczywiście rozproszona. Czasami to dobrze, że będą mieć ludzie lepszy dostęp, ale czasami jest to poważny problem. No i widzimy próbę takiego jednocześnie zapobiegania zarastaniu i erozji, czyli wycięte tutaj zarośla, tarniny, krzewy tarniny zostały położone w poprzek ścieżki, żeby troszeczkę powstrzymać te erozyjne efekty, ale to często są takie nieskuteczne metody. Widzimy po drodze, będę się starał wam pokazać, tu akurat występuje róża. Ja myślałem, że jest to róża alpejska, ale jeden ze znajomych botaników powiedział, że to jest róża gallica. Róża bodajże francuska, która jest właśnie bardzo niska, rośnie do 30-40 cm i kilka osobników jej tu spotykaliśmy. Kiedyś, dawniej, właściwie trudno powiedzieć, jakie to były lata, nie wiem, czy widzicie, tu jest wyjątkowo dużo tych norek,
owadów błonkoskrzydłych. Dawniej były plany nawet zrobienia tutaj wyciągu, żeby turyści, którzy łatwo się męczą, czyli tak jak ja na przykład, co po moim oddechu widać, no jak idzie się pod górę, nie należy gadać, bo wtedy człowiek się bardziej męczy, ani gwizdać, co nie jeden górski turysta lubi robić, i wtedy się może nie zmęczymy aż tak bardzo. No były projekty, nie te projekty, co pomysły, żeby tu wyciąg montować, a są to bardzo nietrafione rzeczy, bo rezerwat Góry Pieprzowe nie nadaje się do tego. Zostałby po prostu zadeptany. A dojazd do rezerwatu i tak jest bardzo ułatwiony. Takie krajobrazy, landszafciki pomiędzy kwitnącymi tarninami i czereśniami można tu spotkać. Tu chwilowo szlak biegnie górą, potem znowu schodzi w dół i kolejne efekty erozyjne. No, powinno się co 10 lat zupełnie zmieniać przebieg szlaku. Tutaj przy jakimś takim mini projekcie przyrodniczym czy edukacyjnym został on tylko odmalowany na nowo. Jakieś tablice wstawiono i ma to być jakby renowacja czy wznowienie szlaku. Na pewno nie jest to zabieg ochroniarski, może taki bardziej edukacyjny, ale też słabo trafiony, dlatego że no widać, co się tu dzieje. Nie da się tędy przeprowadzić grupy edukacyjnej, żeby zrobić porządną edukację. W tej chwili idę po to jest chyba Różana Góra albo Góra Różowa, już nie pamiętam tych nazw lokalnych, nie mam przy sobie mapy, ale ta góra była określona jako jej nazwa, stąd widać sterówkę Sandomierza. Ten biały, duży, to jest Kolegium Gostomianum, liceum numer 1 w Sandomierzu. Tam, zdaje się, z tego co pamiętam, na korytarzu moje fotografie przyrodnicze można obejrzeć. Za tym białym, dużym, taka szpica, która sterczy, to jest katedra sandomierska. Inne też są rozpoznawalne gołym okiem, ale nie sądzę, żeby były rozpoznawalne na filmie. Słychać trochę pokrzewek, pierwiosnki w dole. Wzdłuż całego rezerwatu ciągnie się wisełka, a w wisełce, co ciekawe, można spotkać nie tylko ciekawe ptaki wodnobłotne, zwłaszcza w czasie wędrówek jesiennych czy wiosennych, ale jest też dosyć mocna populacja, oczywiście to się sezonowo zmienia, liczebność osobników, ale jest dosyć mocna populacja kotewki orzecha wodnego i myślę, że to jest jedno z miejsc, dzięki któremu kotewka rozsiewa się też na inne starorzecze, bo wisełka pod Górami Pieprzowymi znajduje się w międzywalu rzeki Wisły i z tego powodu ma kontakt ogólnie z doliną. O, tutaj na przykład dosyć gęsto, wyjątkowo dużo i gęsto rośnie tej róży, tej niskiej. Nie wiem, czy tak ją widać dobrze na filmie, ale jak przyjedziecie, zobaczycie sami. Ona rośnie tutaj, nie położy się, tylko tak jak położące się czasami rośliny ogrodowe. No i jest to właśnie rzadka odmiana róży. Coś, co powinienem powiedzieć na początku, jeżeli chodzi o Góry Pieprzowe, to pojedynczo wyciągając czytając o ich atrakcjach, czy to o różach, czy o łupkach, nie są one aż tak bardzo niesamowite, jak mogłoby się wydawać. Oczywiście mieszkańcy Sandomierza i okolic, lokalne władze oczywiście bardzo się tym szczycą, jak najbardziej powinny, że coś takiego u siebie mają, ale patrząc realnie, to zbiorowiska łupków w różnych częściach świata są nieraz, i tych łupków z tej epoki są nieraz sporo większe i ciekawsze, takie są opinie geologów. Róż
duże w różnych odmianach. No kiedyś tu było 26 odmian, tak podaje literatura, w tej chwili nie wiadomo ile ich jest. Jest kilka miejsc w Polsce, gdzie można róże, dzikie róże spotkać w kilku odmianach. I jeżeli chodzi o murawy stepowe, to w Zamojszczyźnie są o wiele większe i lepiej zachowane murawy stepowe. Jeżeli chodzi o rzadkie owady, są dużo ciekawsze rezerwaty o charakterze, powiedzmy, entomologicznym, czy ogólnie bezkręgowce, bo tutaj też pajęczaki są bardzo ciekawe. Ale więc gdyby pojedynczo to traktować, to są miejsca sporo ciekawsze, bardzo, o wiele ciekawsze od gór pieprzowych. Ale jeżeli potraktować to łącznie, tak jak właśnie ma to miejsce w przyrodzie, czyli są tu jednocześnie łupki kambryjskie, są tutaj, jest wiele odmian dzikiej róży, są stepowe murawy, przynajmniej ich resztki, są ciekawe bezkręgowce, a do nich oczywiście doliczyć należy mniej znane atrakcje jak przeloty ptaków, Dolina Wisły oraz położenie krajobrazowe, czyli w tej chwili kamera jest wycelowana w Kotlinę Sandomierską, wieża kościoła, którą chyba teraz widzicie bodajże, to jest w miejscowości Trześń, jakiś komnik, który widzieliście po drodze obok mostu, to jest Huta Sandomierz, rozlewisko z 2010 roku. Przepraszam. I w tej chwili to jest Kotlina Sandomierska, to co widzicie. Natomiast za plecami macie Wyżynę Sandomierską. Różnica w poziomie, w poziomach, no to nie wiem, zdaje się, że jest 60-80 metrów. Czyli bardzo ciekawy efekt krajobrazowy i w połączenie tych wszystkich atrakcji zarówno przyrodniczych, jak i krajobrazowych jako zestaw, jako kompilacja, jako komplet, to stanowi atrakcyjność rezerwatu Góry Pieprzowe. Pisanie, mówienie czy jakiekolwiek wypowiadanie się o pojedynczych, czy to przez przewodników, czy inne osoby mało wtajemniczone tajniki Gór Pieprzowych, mówienie o pojedynczych atrakcjach jest bezcelowe, bo ktoś, kto tu przyjechał, przyjedzie zobaczyć coś docelowo, będzie bardzo dobrze znał, dużo lepiej niż przewodnik czy pilot wycieczki. Natomiast te osoby, które tutaj czasem trafiają z turystami, albo ci, którzy gospodarują tym terenem, powinni wiedzieć, że nie pojedyncze oderwane atrakcje przyrodnicze stanowią o wartości Gór Pieprzowych, ale wszystkie one razem. I nie jest ich trzy, nie są to tylko bezkręgowce, róże i łupki, czyli nie jest to tylko botanika, entomologia i geologia, ale jest ich przynajmniej siedem. I wszystkie one razem powinny być łącznie traktowane jako atrakcja, powiedzmy w tym przypadku, w tym kontekście turystyczna. No jest problem z tarniną, jest problem z robinią akacjową, jest kilka innych problemów. Są czasami problemy z ambicjami ludzi, którzy chcieliby w taki czy inny sposób zagospodarować ten rezerwat, ale Góry Pieprzowe muszą przede wszystkim być traktowane z rozwagą. To nie może być teren traktowany na tak zwane hura, chodźcie chłopy, zrobimy porządek, jak na przykład było w przypadku tych wyciętych krzaków nad Wisłą, tylko to musi być rozważne i bardzo ostrożnie traktowane miejsce, bo bardzo łatwo spowodować na przykład wzmożone procesy erozyjne, które spowodują, że wartości Gór Pieprzowych stracimy. Część odmian dzikich róż już straciliśmy. Akurat to stało się prawdopodobnie w wyniku zarastania, ale możliwe, że jak to zwykle bywa, czynnik nie był jeden podstawowy, tylko jakiś zestaw złożonych czynników. A teraz koleżańska informacja dla kolegów ornitologów. Może też ogólnie dla faunistów z okazji przelatującej właśnie śmieszki.
Jeżeli chodzi o ptaki, no to sam rezerwat jako same góry pieprzowe jako takie może nie są jakąś wyjątkową ptasią stoją, jeżeli chodzi o gniazdowanie, chociaż no kilka ciekawostek można tu spotkać, ale zwłaszcza w okresie przelotów, teraz pokazuję wam, jak dobrze pamiętam nazwę, to jest tak zwana Maćkowa Góra. To jest miejsce, gdzie z wierzchu widać dobrze wydeptaną ścieżkę, tam jest najlepszy dojazd od góry, od strony Mokoszyna. Tam są jakieś te resztki muraw stepowych. To jest góra najbardziej wysunięta w stronę Wisły, obok Wisełki. I jak się ma dobry zestaw, dobrą lunetę na statywie, to warto przyjechać tutaj wczesną wiosną albo jesienią, kiedy są przeloty ptaków, zwłaszcza drapieżników i wodnobłotnych, o świcie albo o zmierzchu, i można ciekawe stada i osobniki tutaj zaobserwować, z tym, że no od razu mówię, że są to obserwacje krótkie, bo są to przeloty oczywiście nad rzeką, wzdłuż rzeki, czasami nad głową, bo czasami zdarza się, że ptakom nie chce się z powodu pojedynczego wzniesienia podnosić wysokości lotu. I czasami przelatują bardzo blisko stada gęsi czy żurawi, ale oprócz nich są też niejedne rzadkości. No, spotkacie tam na tej górze taką tablicę o ptakach, która złożona jest chyba też na podstawie moich obserwacji, bo tak mi się kojarzy, że sprzed lat takie miałem, ale oprócz tego, co jest tam wymienione, można tutaj w okresie polęgowym na dyspersji często spotkać rybołowa i sporo ptaków komisyjnych, kormoran mały, mewy komisyjne. Koledzy ornitolodzy wiedzą, co to oznacza, jeżeli gatunek jest komisyjny. I nawet w latach 2003 mniej więcej, nie pamiętam, który to był dokładnie rok, miały próby, bo nie wiem, czy zakończyły się powodzeniem, ale miały miejsce próby lęgów pewnej dzierżby. Myślę, że panowie ornitolodzy wiedzą, jakiej dzierżby, która jest wyjątkowo rzadka, a od tej części kraju się może zdarzać. Mogą się zdarzać jej spotkania i dlatego warto też tutaj przyjechać pod kątem ornitologicznym. I tak jak mówiłem, odstawić sobie statyw na szczycie tej góry, którą wam pokazuję. Na zboczu tej góry widać jałowce, na szczycie i od strony północnej czy północno-wschodniej widać murawy stepowe. Na szczycie tej góry proszę sobie ustawić lunetę na statywie i czekać. Marzec i październik, no i początek listopada. Polecam. Oczywiście też winienem wam jestem instrukcję poruszania się i wybierania w góry pieprzowe. Jeżeli chodzi, teraz znów dyszę, bo idę pod górkę kolejny raz. To jest albo z górki, albo pod górkę, inaczej się nie da. Jeżeli chodzi o te warunki jakby spacerowania tutaj, to jedna ważna sprawa dla tak zwanych amatorów turystyki, to znaczy wy często wybieracie się, jak jest ładna pogoda. Właśnie w góry pieprzowe nie można wybierać się ani jak jest ładna pogoda, ani jak jest zła pogoda. Nie może być, to trzeba, jak to mówią, na wyczucie traktować. Dlatego, że tak, jeżeli jest ciepło, tak jak wy mówicie, tradycyjni turyści, miło, ciepło i słonecznie, albo jak w reklamach pod pasek, sucho, ciepło i bezpiecznie, to właśnie wtedy to jest najbardziej zdradliwa pogoda, jeżeli chodzi o góry pieprzowe, bo właśnie wtedy bardzo łatwo nagrzewają się te ciemnych kolorów, grafitowo-czarno-szaro-brązowe łupki i one to ciepło natychmiast oddają. Znaczy nagrzewają się i emanują tym ciepłem. W związku z tym efekt jest taki, że bardzo szybko się męczycie, zwłaszcza osoby, które mają jakieś tam problemy z krążeniem i tak dalej, a jak przyjedzie się od góry i zejdzie w dół, albo przyjedzie się od dołu i przejdzie się po dwóch górach, dużo ich tu nie ma, to jest kilka pagórków zaledwie,
ale niektóre słabsze osoby mogą po prostu nie dać rady. Więc osoby słabsze lepiej niech nie wybierają się tu w słoneczną pogodę. Jeżeli są w słoneczną, to niech sobie wstaną, bo zwykle przyjeżdżacie tu późną wiosną, latem na wakacje albo wczesną jesienią, to wybierzcie się po prostu wieczorem albo wcześnie rano, o świcie, o wschodzie albo o zachodzie słońca. Wtedy nawet będziecie mieć ciekawsze efekty, bo zdarza się tu, że na jednym końcu horyzontu widzi się słońce, na drugim księżyc. Czasami takie zjawiska geometryczno-astronomiczne się zdarzają. I oczywiście jest to bardzo ciekawe. Nie da się sfilmować ani sfotografować, bo nie ma takich obiektywów raczej. Ale żeby to sensownie wyglądało na zdjęciu. Ale właśnie wtedy, jeżeli już chcecie ciepłą, słoneczną pogodę, to właśnie wtedy. I jeżeli wybieracie się w pogodę słoneczną, ma być ciepło. Oczywiście grzyb na głowie. Grzyb, czyli kapelusz. Jeżeli nie chcecie słoneczną, a chcielibyście winną, to pogoda pochmurna też nie. Może spaść deszcz, a są to rejony lessowe, ziemi lessowej, która bardzo łatwo rozmywa się pod wpływem deszczu. I wtedy możecie zejść w dół, a już nie być w stanie do samochodu wrócić pod górę. Albo odwrotnie. I wtedy z tego zwiedzania w błocie też są nici. Więc pogoda, najlepsza pogoda jaka jest, jest niezbyt ciepło i kiedy wieje wiatr. Co jeszcze? Niektórzy zabierają jakieś kijki, a to te fabryczne, a to jakieś takie laski podróżne. Oczywiście na takich stromiznach, jak wam tu pokazuję na tym filmie, jak najbardziej są kijki potrzebne. Jak się jedzie w grupie, ktoś niesie kijek i się potknie na tym kijku, to później współtowarzysze podróży mają go zawsze czym dobić, żeby się biedaczek nie męczył. A kijki są oczywiście częstą, dla osób nieumiejących nimi posługiwać, są częstą przyczyną upadków w takich miejscach, które są czasami niespodziewanie śliskie. Tu jesteśmy w miejscu, które powinni ornitolodzy kojarzyć. A poza tym, oczywiście, no przepraszam za zadyszkę, ale właśnie wszedłem pod górę i mówiąc, czyli dodatkowo się męcząc, ale i dodatkowo, jeżeli chodzi, no właśnie, jest ślisko. Dodatkowo, jeżeli chodzi o tak zwane ślisko i upadki, nie był to upadek planowany, to trzeba brać pod uwagę, że jest to dużo kolczastych krzewów, a człowiek ma odruch chwytania się jakiejś czegokolwiek, brzytwy w czasie tonięcia, prawda? I polecam jakiekolwiek rękawiczki, ja mam akurat robocze na sobie, ale chodzi o to, żeby się, łapiąc się za krzaki, które są prawie wszystkie tutaj cierniste i kolczaste na przemian, żeby się po prostu nie pokłuć, nie pokaleczyć ich cierniami i kolcami. Bo chodzi o to, żeby pozwiedzać, ale żeby sobie nie dać krzywdy zrobić. No i starajcie się tych, jeżeli się już czegoś łapiecie, to łapcie się tarniny albo tarniny robinikacjowej albo czereśni, bo akurat róże są tu bardziej wrażliwe i chronione, a gatunki inwazyjne, nie musimy się o nie martwić, one sobie poradzą. Albo też, jeżeli macie się chwytać czegoś na stromej ścieżce, gdzie nie ma zarośli, to nie łapcie się traw stepowych, ale łapcie się na przykład na włoci, bo na włoci jest właśnie gatunkiem obcym. No, jeżeli chodzi o instrukcje użytkowania gór pieprzowych, to by było tyle. Oczywiście obuwie sztywne, żeby po to, żeby nie dać sobie skręcić kostki. Jeżeli ktoś ma problem z kolanami, no to faktycznie te kijki mógłby sobie zabrać, bo to zawsze troszeczkę odciąża kolana, a tu stromizny są bardzo zmienne, czyli można, nie jest tak, że jak w górach często bywa, że ścieżka jest pod górę, ale w miarę stabilna w jednym kierunku, tylko tutaj te ścieżki na skutek erozji często kierunki zmieniają i właśnie wtedy stawy
zwłaszcza kolanowe, obciążane są raz w jedną, raz w drugą stronę i bywa to dla nich trudne do zniesienia. Odnośnie bezpieczeństwa dodam jeszcze tyle, że osoby ociężałe, tak zwane grubasy, powinni chodząc po takich zboczach właśnie, po ścieżkach, które wiodą po zboczu, powinny się w trudniejszych sytuacjach zawsze troszeczkę nachylać w kierunku pagórka, bo zauważyłem sytuację, że te osoby łatwo tracą równowagę, właśnie te ścieżki nie są stabilne, one nie mają równej powierzchni, tylko właśnie często skręcają i często mają różne przechylenia powierzchni ścieżki. Dlatego takim osobom jest dużo łatwiej stracić równowagę tutaj niż na zwykłych szlakach górskich. Znaczy niż na szlakach górskich, bo to oczywiście nie jest szlak górski. Natomiast dzisiaj to już jest tyle na temat gór pieprzowych. Postaram się, deklaruję się z ręką na sercu albo z sercem pod ręką. Deklaruję się wrócić tutaj w połowie maja albo na początku czerwca, kiedy będą kwitły róże, z botanikiem, nakręcić jakiś taki drugi odcinek o górach pieprzowych, żebyście mogli dowiedzieć się, jakie te odmiany tu jeszcze są. O ile oczywiście będziemy mogli je rozpoznać, bo możliwe jest, że one mieszają się między sobą i będą mieć cechy, jeden krzew róży będzie, może mieć cechy różnych odmian. A na przyszłość dla gór pieprzowych, podsumowując temat zagrożeń i możliwości działania dla nich, no to patrząc na te wszystkie akcje, które były dla gór pieprzowych wykonywane, to proszę mi wierzyć, jeżeli chodzi o mieszkańców okolicy Sandomierza, proszę mi wierzyć, zaśmiecenie naprawdę nie jest problemem w górach pieprzowych, bo śmieci zawsze można wysprzątać, ale inne rzeczy, takie jak niewłaściwie przebiegający szlak, nasilające się procesy erozyjne, bo one są naturalne, ale niepotrzebnie nasilające się w pewnych miejscach, zarastanie obcymi gatunkami i niepotrzebne ambicje w niektórych przypadkach jakichś takich lokalnych działaczy, to są, myślę, podstawowe zagrożenia gór pieprzowych. A prawdopodobnie warto by było wrócić do projektu czy pomysłów z tego, co pamiętam, lokalnej organizacji turystycznej, które miały tutaj obejmować projektem ochroniarsko-edukacyjnym góry pieprzowe na kilka lat, a może na wiele lat. Być może jakiś kwaterowy wypas owiec albo innych gatunków, które się wypasają, być może warto go wypróbować w innej części ostoi siedliskowej, która akurat rezerwatu nie obejmuje. Jeżeli tam będą się sprawdzały takie metody, to wtedy właśnie spróbować tego i w górach pieprzowych, oczywiście za pozwoleniem odpowiednich władz środowiskowych. I myślę, że to może być droga. Tutaj może być zatrudnienie jednego lub dwóch opiekunów, wcale się nie deklaruję do tej funkcji, ale zatrudnienie jednego lub dwóch opiekunów przyrodników, którzy wykonywaliby wszelkie prace dotyczące gór pieprzowych. Tak samo prowadzenie turystów, tak samo ów wypas, jeżeli by został zatwierdzony, jak i przycinanie krzewów, które czy nawłoci, które nie są tu wskazane, które są gatunkami inwazyjnymi, bo nie powinny być to akcje jednorazowe, ale stabilnie i powoli przeprowadzane z roku na rok. Wtedy właśnie możemy, tak samo jak powoli zarastało, tak samo też powoli wycinając, naśladując procesy naturalne, tylko je odwracając, możemy ustabilizować sytuację przetrwania gór pieprzowych. Na dzisiaj Wam dziękuję. Kupujcie moje książki i inne prace, fotografie. Przez wszelkie linki i namiary podane na końcu i na początku filmu.